bez spiny. Witamy Was serdecznie i rozpoczynamy audycję młodzieżową bez spiny na antenie Radia Olsztyn 13 marca 2021 roku w sobotę po godzinie 17. Kto dziś jest z nami? Piotr Barżoła. Wiktoria Wilczewska. Monika Szczygło, a audycję zrealizuje Szymon Krzysztoń. Dziś temat, na który zareagowaliście w minionym tygodniu, bo my się kontaktujemy oczywiście ze sobą, entuzjastycznie. Młodzież i ekologia, jakie jest podejście do ekologii młodych ludzi. Wiktoria, ty najbardziej się ucieszyłaś, to przynajmniej odniosłam takie wrażenie. Tak, to prawda, bardzo się ucieszyłam, że podejmiemy się takiego tematu, bo jednak gdzieś ta ekologia jest mi bliska. I staram się jak najlepiej dbać o środowisko. Piotrku, tobie ten temat też jest bliski, ponieważ wiem, że to są zasady ekologiczne, które bardzo mocno wcielasz w swoje życie przy różnego typu sytuacjach. Jak najbardziej. Zawsze staram się właśnie myśleć o tym w takich sytuacjach codziennych, bo myślę, że to jest właśnie najważniejsze, żeby na co dzień w takich drobnych, może się wydawać, sprawach o tym pamiętać. I to jest coś, co może zrobić naprawdę dużą różnicę. I to chyba jest jakiś nurt, prąd, trend, nie wiem jak to nazwać do końca, że współczesna młodzież jest w sporym stopniu ekologiczna. Kiedy patrzycie na pokolenie młodych ludzi, kolegów, koleżanek, to widzicie właśnie to, że ekologia ma znaczenie, Wiktoria? Tak, zdecydowanie. I tak jak Piotrek powiedział, te małe kroki nazywają się, można mówić na nie baby steps, tak z angielskiego, ale jest to bardzo budujące, że od razu wszyscy nie musimy rzucić się na jakieś duże zmiany w swoim życiu, żeby być jak najlepszym dla Ziemi, tylko robić to powoli, na przykład kupić sobie metalowe słomki, czy przestać brać kawę na wynos w jednorazowych kubeczkach, które są niemożliwe przez pandemię. Ale najważniejsze jest to, żeby znaleźć takie rzeczy, które po prostu dla nas są okej i jakoś wchodzić w ten Piotrek, nurt ekologii. Piotrek, ty też obserwujesz właśnie takie nurty? Tak, ja też obserwuję zdecydowanie. Bardzo dużo osób tą ekologią się przejmuje, robi jakieś rzeczy w kierunku właśnie zachowania tej planety dla przyszłych pokoleń. Myślę, że to jest też wynikiem tego, że ja przynajmniej odnoszę takie wrażenie, że od małego zawsze bardzo dużo się o tym mówiło i w szkołach, i w różnych właśnie audycjach tego typu, jakichś, nie wiem, telewizji, w radiu zawsze gdzieś był ten temat i dobrze moim zdaniem, bo dzięki temu właśnie o tym pamiętamy. Ja też się wielu rzeczy od Was uczę, bo mam wrażenie, że właśnie młodzież organizuje różnego rodzaju spotkania, różnego rodzaju przedsięwzięcia, inicjatywy związane z ekologią. Wiktoria, ty swego czasu z koleżanką, koleżankami także robiłaś w ramach projektu Zwolnieni z Teorii tego rodzaju inicjatywy. Tak, to chyba było 2 lata temu. I właśnie tworzyłyśmy projekt Tap and Water, który zachęcał ludzi do picia wody z kranu, więc mogłoby się wydawać, że zaczęcie picia wody z kranu to nic takiego, a można ograniczyć naprawdę bardzo dużą ilość plastiku rocznie, a woda z kranu jest zdatna do picia w całej Europie. Piotrek, ty wiem, że używasz toreb wielorazowego użytku, bo jeszcze jak mieliśmy audycję bez spiny nagrywaną tutaj właśnie w studio Radia Olsztyn razem wszyscy, to wiele razy widziałam się właśnie z takimi torbami. Tak, zgadza się. To są niby małe rzeczy, ale jakie ważne. Tak, to prawda. No ja używam, bo bardzo nie lubię plastikowych toreb, a właśnie takie materiałowe bardzo, bardzo mi przypadły do gustu. No i wiem, mam tą świadomość, tak, ile takich jednorazówek byłbym w stanie zużyć, gdybym nie korzystał z tej mojej torby, że tak powiem, wielorazowej. No właśnie, dziś w audycji młodzieżowej bez spiny rozmawiamy o ekologii w życiu młodych ludzi. Wiktoria, dopytam jeszcze o Zwolnionych z Teorii, bo wasz projekt to jedno, ale tam także pojawiały się w waszych obserwacjach projekty związane właśnie z ekologią? Tak, ja też jestem mentorką Zwolnionych i faktycznie tych projektów związanych z ekologią tworzy się bardzo dużo, zaczynając od
projektów, które zachęcają do niekupowania tylu ubrań w sieciówkach i sprzedawania je na Vinted. To też jest na Vinted czy na OLX. To też jest ostatnio bardzo popularne wśród młodzieży. Kończę. Po zwolnionych storii widać, że jednak los naszej planety nie jest obojętny młodzieży. Bardzo się cieszymy i będziemy jeszcze naszą rozmowę kontynuować. Jakie podejście do ekologii mają młodzi ludzie? Dziś o tym rozmawiamy w audycji młodzieżowej na antenie Radia Olsztyn. Także będziemy rozmawiać o tym już za chwilę, zatem pozostańcie z nami. Bez spiny. W audycji młodzieżowej Bez spiny dziś są z nami Piotrek Warżała i Wiktoria Wilczewska. Rozmawiamy o ekologii, o tym, jakie znaczenie ma ekologia w życiu młodych ludzi. No właśnie, skąd się wzięło to podejście do ekologii, to przestrzeganie jej zasad i jakie ma znaczenie w waszym życiu? O to zapytam na początku Wiktorię. No to ja przede wszystkim działam na rzecz ekologii, dlatego że chciałabym postawić naszą planetę w jak najlepszym stanie dla lepszych pokoleń, albo chociaż troszkę postarać się naprawić to, co wyrządziły poprzednie i co my wyrządzamy tak naprawdę codziennie, bo kupując większość produktów w supermarketach, zużywamy tonę plastiku i nie tylko. Więc jak najlepiej dla przyszłego pokolenia. Piotrek, jakie znaczenie w twoim życiu ma ekologia i dlaczego tak ważne? Dla mnie to jest przede wszystkim te zmiany ogromne, które już się dzieją na naszych oczach, są tak widoczne. Na przykład ostatnio na zajęciach dowiedziałem się, że nowe budynki w tym momencie już projektuje się tak, uwzględniając ocieplenie klimatu, tak, czyli zwiększenie się temperatur. I no są to rzeczy, które dzieją się już teraz na naszych oczach i bardzo chciałbym jakoś móc im zapobiec. A co was najbardziej irytuje, denerwuje w postawach, w zachowaniach ludzi, społeczeństwa odnośnie ekologii? Bo postawy są różne. Wiktoria, co twoim zdaniem? To myślę, że tak ogólnie ignorancja, bo jest wielu ludzi, którzy bardzo podważa fakt, że jest ocieplenie klimatu, czy po prostu, że musimy zacząć dbać o naszą planetę. I jest to faktycznie takie trudne dla mnie do zniesienia. A jeżeli chodzi już o takie rzeczy, które ludzie robią, no to na przykład picie wody z butelek. Tak jak mówiłam w moim projekcie, zawsze kiedy widzę kogoś, kto pije wodę z butelki, to podchodzę do niego i pytam, hejka, a pijesz też wodę z kranu? I myślę, że jest to dodatkowo fajny motyw na rozpoczęcie rozmowy. Piotr, co ciebie irytuje, co ciebie denerwuje, co chciałbyś zmienić? Myślę, że właśnie najgorsza jest, tak jak powiedziała Iga, ignorancja albo niewiedza w temacie i bardzo bym chciał, żeby ludzie właśnie byli świadomi tego, co robią, świadomi byli tego, jakie są konsekwencje tego, co robią, bo to jest moim zdaniem najważniejsze i nie wierzę, żeby ktoś wiedząc, jakie konsekwencje dla świata niosą jego czyny, dalej robił to, co robi. Często ludzie reagują agresją na to, jak zwracamy im uwagę, czy jak chcemy coś zmienić, no bo niewiedza powinna być czymś, co zmienia świat, od czego wychodzimy, nabywamy nowych informacji i zmieniamy rzeczywistość, ale ludzie reagują no, nie do końca takimi dojrzałymi emocjami. Jak waszym zdaniem można zmieniać świat poprzez te rozmowy? Jak podejść do ludzi? Jak zacząć tę rozmowę, Wiktoria? Faktycznie ludzie mogą różnie na to zareagować i wydaje mi się, że najważniejsze to podejść do tego ze spokojem i samemu trzymać te emocje, bo no przyznam, że parę razy zdarzyło mi się po prostu zdenerwować podczas takiej rozmowy i wiem, że to nie działa. I myślę, że najlepiej wtedy sięgnąć do jakichś badań naukowych czy do jakichś sprawdzonych źródeł i zobaczyć je razem z tą osobą i zapytać, co teraz sądzi. No i robić to przede wszystkim asertywnie, spokojnie i delikatnie, Piotrek. Bez nacisku, natarczywości. Dokładnie. Najważniejszy jest spokój, przedstawienie, tak jak mówiła Wika, jakichś faktów i dokumentów i właśnie też staranie się zrozumienia tej drugiej osoby. Taka troszeczkę empatia może zawsze myślę, że pomaga. A wy dokonujecie takich rzeczy na co dzień? Zwracacie uwagę, czy próbujecie właśnie naprawiać świat rozmawiając z innymi, Wiktoria?
No ja już mówiłam tutaj o tej sytuacji. Pytam ludzi, tak, czy piją wodę z kranu. Ale myślę, że tak. Dużo rozmawiam o tym na pewno z moją siostrą młodszą, która ma 7 lat i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby tych najmłodszych edukować i mówić im. Ale tak, raczej jest takich rozmów dużo w moim życiu, pewnie tak dużo, że już nawet nie pamiętam wszystkich. Jeżeli jesteście w to zaangażowani, to jest to dla was czymś bardzo, bardzo naturalnym. Powstaje dużo różnych filmów związanych właśnie z ekologią, dużo dokumentów mówiących o tym, jak zmienił się stan Ziemi. Myślę, że poprzez też sztukę są spektakle zaangażowane właśnie w ten temat. Także możemy wiele zdziałać, Piotrek. No myślę, że tak. Tak jak już mówiłem na początku, bardzo dużo się o tym mówi i moim zdaniem to jest bardzo dobrze, bo powinniśmy właśnie wiedzieć, co się dzieje, mieć tego świadomość, nie zapominać o tym i to jest, myślę, że najważniejsze, a reszta już sama przyjdzie wtedy. I budujące jest to, że w waszym pokoleniu, z tego co mówicie dziś w audycji, jest wielu, którzy chcą zmieniać świat na lepsze. Dziś w audycji młodzieżowej rozmawialiśmy o ekologii, młodzież i ekologia i jakie jest podejście właśnie do tego tematu w grupie młodych ludzi. Już niebawem porozmawiamy z kolei o muzyce. Bez spiny. Audycja młodzieżowa bez spiny na antenie Radia Olsztyn cały czas z wami, cały czas z nami. Przypomnę, Piotrek Warżała, Wiktoria Wilczewska są dziś po tej drugiej zdalnej stronie. My cały czas już od roku, bo to rok mija, jak się tak zdalnie łączymy. Trochę się przyzwyczailiśmy do tej formy. No ale z drugiej strony trochę tęsknimy za tym, żeby móc się zobaczyć. Niby mamy Skype'a, niby mamy telefony, ale jednak face to face, oko w oko, to jest to, Wiktoria. O tak, ja się zgadzam i nawet przygotowałam na tą okazję specjalną piosenkę. O! Rok temu w jednej z pierwszych audycji takich naszych online'owych i no zgadzam się, że bardzo tęsknię za studiem i za tym, że mogę was zobaczyć, bo też no część tutaj naszych młodych prezenterów, chodziło ze mną do liceum. Mhm. Już studiujemy, więc tak naprawdę zapomniałam trochę, jak wyglądacie. Ja też się dowiaduję, czy widzę na przykład na tych filmach, które są potem udostępniane na naszym radiowym Facebooku, które przygotowuje Przemek Getka. Serdecznie pozdrawiamy Przemka. Że ktoś zmienił kolor włosów, że ktoś obciął włosy, że ktoś już nie ma warkocza. Na przykład czegoś takiego się Piotrek dowiaduje po roku. No, takie rzeczy wychodzą czasami właśnie, jak jest taka niecodzienna sytuacja, jaką mamy już od roku prawie, że, tak. Że no, nie ma jak się spotkać, nie ma jak się zobaczyć i trochę tęskni się za tym. Mm-hmm. Tęskni się za tym, co było, ale miejmy nadzieję, że to się w przyszłości zmieni. To teraz powróćmy, słuchajcie, do muzyki. Wiktoria już trochę powiedziała o tym, co zaprezentuje. To w takim razie podtrzymajmy wszystkich w niepewności i zacznijmy od Piotrka i od tego, o czym dziś opowie i co zagra. Ja na dzisiaj przygotowałem utwór BJ Thomasa pod tytułem Raindrops Keep Falling on My Head. Jest to piosenka opowiadająca o tym, że pomimo jakichś tam chwilowych trudności i pomimo tego, że jest teraz ciężko, to nie można tracić nadziei i będzie jeszcze lepiej, będzie jeszcze dobrze i trzeba mieć tą myśl w głowie i właśnie takie nastawienie myślę, że jest odpowiednie na też tą okoliczność, o której właśnie rozmawialiśmy przed chwilą. I no cóż, życzę wszystkim, żeby właśnie tak sobie teraz pomyśleli, słuchając tej piosenki. Ja się bardzo cieszę, bo te piosenki pięknie nawiązują do aktualnej rzeczywistości, ale z drugiej strony myślę, jak daleko w audycji Bez Spiny będziesz jeszcze szedł, Piotr, wstecz do minionych epok, bo jesteśmy przy dawnych musicalach, przy starych piosenkach. No myślę, że któregoś dnia zaprezentujesz nam Mieczysława Foga na przykład, czy coś z dwudziestolecia międzywojennego. Myślę, że wstecz mogę jeszcze daleko pójść, także do Jana Sebastiana Bacha na przykład. Czekam na te podróże. Przypomnij, czego teraz słuchamy. Raindrops Keep Falling on My Head, BJ Thomas. Bez spiny.
Raindrops Keep Falling on My Head za nami, a przed nami właśnie to, o czym już wspominała Wiktoria Wilczewska, czyli piosenka, którą chciałaby dziś zaprezentować, nawiązująca do tematu dzisiejszej rozmowy. Tak, ta piosenka przyszła mi dosyć niespodziewanie, bo już zapomniałam, że ją proponowałam, puszczałam rok temu. I kiedy ją zobaczyłam na swojej playliście, to nagle mi się przypomniało. Jest to piosenka Kwiatu Jabłoni, wzięli, zamknęli mi klub. I pamiętam, że jak zaczął się pierwszy lockdown, to słuchałam tej piosenki bardzo smutna, że cały świat trochę tak nam zamknęli. I zdałam sobie dzisiaj sprawę, że stało się to już dla mnie taką codziennością, że takie wyjście do klubu, czy do baru, czy z przyjaciółmi do restauracji, jakby gdzieś tam było, ale już tak za tym nie tęsknię. W sensie, nie wiem, może tęsknię, ale nie doskwieramy to już tak na co dzień i to też chyba smutne. No właśnie, zastanawiam się, co będzie, jak otworzą te kluby i restauracje, czy będzie się chciało dalej chodzić. No właśnie, ja powiedziałabym rok temu w marcu, tak, na pewno, po tych 2 tygodniach zamknięcia, ale teraz nie wiem. Nie wiem, czy tak łatwo będzie nam wrócić do tej starej normalności. Ostatnio byłam na wyjeździe z takiego programu mentoringowego, w którym uczestniczę i było tam 15 osób. I no, ja jestem dużym ekstrawertykiem i uwielbiam ludzi, ale jednak kiedy siedziałam w sali z 15 ludźmi, z którymi spotykałam się przez kilka miesięcy tylko online, to czułam się bardzo nieswojo i nam wszystkim włączył się taki chyba lęk społeczny, że nagle widzimy siebie nie tylko od pasa w górę. I było to naprawdę bardzo ciekawe przeżycie. Także mam nadzieję, że jak już wszystko wróci do normy, to my też szybko wrócimy do normy. Może to jest po prostu kwestią przyzwyczajenia, tak jak z tym zastanym stanem, znaczy z aktualnym stanem, w którym jesteśmy, musieliśmy się do tego przyzwyczaić. Do tego powrotu także trzeba się przyzwyczaić, dać sobie trochę będzie trzeba czasu. Zobaczymy. Tymczasem powiedz właśnie jeszcze raz, czego słuchamy? Słuchałam piosenki Wzięli, zamknęli mi klub zespołu Kwiat Jabłoni. Bez spiny. Powoli żegnamy się z wami w audycji młodzieżowej Bez spiny na antenie Radia Olsztyn. To dziś sobota, wieczór sobotni, czyli tak, do klubu nie pójdziemy, do filharmonii nie pójdziemy, do kina także, do teatru także nie. W związku z czym, co robimy, jak spędzamy, jak młodzież spędza sobotni wieczór, Piotrek? No, w moim przypadku już tradycyjnie, można by powiedzieć, będzie to serial. Jaki to serial, dopytamy od razu. Oglądam aktualnie Zadzwoń do Sola. No to jest mocny klimat, więc życzę powodzenia, ale bardzo też lubię tego typu klimaty. A co będzie robiła Wiktoria? U mnie niezmiennie od kilku miesięcy. Raczej weekendy spędzam na pracy nad moim projektem Korona nie z bajki, w którym wydajemy książkę dla dzieci o pandemii koronawirusa, więc tak w temacie. Ale też muszę się pochwalić, że na pewno nie zarwę nocki, ponieważ od marca tak sobie postanowiłam, że będę chodzić spać przed północą i na razie bardzo, bardzo się cieszę, że tak mi się udaje, bo jednak jest to ważne. A pewnie nie tylko ja, ale wielu studentów przez sesję trochę zaburzyła swój zegar biologiczny. To w takim razie mocno trzymam za was kciuki. Dziękuję wam za to, że byliście dziś z nami. A kto był z nami? Przypomnijmy. Piotr Barżała. Wiktoria Wilczewska. Monika Szczygło, a audycję zrealizował Szymon Krzysztoń, a film zrealizował Przemek Getka. Słyszymy się za tydzień o stałej porze i mocno trzymamy kciuki za młodych ludzi. Trzymajcie się, do usłyszenia. Bez spiny.